Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam Państwa, Agnieszka Stachurska w programie Przekrój tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj Violetta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka na prezydenta Płocka. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ponownie Pan Artur Kras, kandydat na radnego i obecny radny klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Oraz Pan Michał Sosnowski, obecny radny i kandydat na radnego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sposobie finansowania stadionu, o czym troszkę rozmawialiście Państwo na wrześniowej sesji Rady Miasta. Remont tego stadionu, zapewne ze względu na koszt dość duży tej inwestycji, wzbudza duże zainteresowanie, nie tylko wśród radnych, ale być może przede wszystkim wśród płocczan. Obiecany przez prezydenta Nowakowskiego po awansie drużyny do ekstraklasy, nieomal wymuszany przez kibiców, ale i popierany przez większość radnych remont, miał rozpocząć się jeszcze w tej kadencji. Jak zapowiadał pan Nowakowski, wbije pierwszą łopatę jeszcze w trwającej kadencji. Ale już teraz wiemy, że tak się nie stanie, chociaż przetarg faktycznie został ogłoszony w formie Zaprojektuj i Wybuduj. I to właśnie ten przetarg, a właściwie powiedzmy nie w całości zabezpieczone środki na ten cel, wzbudził dyskusję wśród płocczan i podczas wrześniowej sesji Rady Miasta. Temat ten poruszyła pani Violetta i dlatego zacznę od pani radnej. Czy 100 milionów wystarczy na budowę tego stadionu i przede wszystkim, czy te pieniądze, o których się mówi w WPF-ie, faktycznie w budżecie się znajdą? Tak, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, po pierwsze, słusznie Pani zauważyła, Pani redaktor, że poruszyłam rzeczywiście ten temat na sesji, ponieważ dziwnym trafem, tak na dobrą sprawę, my w ogóle na temat tego stadionu nie rozmawiamy na sesjach. Jeśli chodzi o sposób finansowania, mieliśmy jakieś enigmatyczne informacje, że znajdziemy oczywiście to finansowanie, natomiast to jest bardzo poważna inwestycja. No, to nie jest rzeczą naturalną, że nam się zdarzają w budżecie co roku inwestycje przekraczające 100 milionów złotych. To są inwestycje, które się pojawiają raz na jakiś czas, typu most, który był też budowany za znaczne pieniądze. I dlatego uważam, że jeśli chodzi o realizację takich inwestycji i informacji, która jest przekazywana radnym i również mieszkańcom, powinny one być wykonywane w sposób jawny, klarowny, żeby każdy wiedział, w jaki sposób wynika na przykład mechanizm finansowania tej inwestycji. I cóż się okazuje? Mamy w budżecie, do tej pory mieliśmy 80, na jednej z ostatnich sesji zwiększono do 100 milionów złotych w WPF-ie finansowanie stadionu. Wszyscy doskonale wiemy o tym, że jest to kwota niezabezpieczająca w całości tą inwestycję. Zresztą do tego się przyznał pan skarbnik, który kiedyś, jeszcze parę miesięcy temu, powiedział, że już jest przekonany o tym, że na pewno będzie to około 120. Mamy wiedzę, jak wygląda realizacja podobnych inwestycji w kraju i wiemy mniej więcej, jakie są koszty. Tylko mówię o inwestycjach tego typu w kraju, a nie szukanie jakichś zagranicznych inwestycji. I że na pewno będzie to kwota w moim przekonaniu bliższa 200 milionom niż 120, o których mówił pan skarbnik. Czyli de facto ogłaszamy przetarg, nie mając zabezpieczenia w WPF-ie, nie tylko w budżecie tegorocznym, ale w WPF-ie, czyli na lata następne, bo nie jest to inwestycja jednoroczna. Nie mamy zabezpieczonych środków zagwarantowanych i w moim przekonaniu nie do końca chyba prezydent jest fair w stosunku do kibiców. Jeśli po pierwsze rzeczywiście obiecał stadion podczas fety po wejściu do ekstraklasy na Starym Rynku. Nie wiem, czy pan radny Sosnowski jest zadowolony z tego czasu, w którym rzeczywiście podjęto realne prace na temat budowy stadionu, czy to nie powinno być zdecydowanie wcześniej. Po drugie, otwarcie ofert. No, dziwnym trafem jest już po wyborach pierwszej tury. Nie mamy zabezpieczonych wszystkich środków, czyli notabene jak dowiedzieliśmy się
się też w sposób bardzo enigmatyczny. Pragnę Państwu zwrócić uwagę na to, że prezydenci na sesji nie udzielają konkretnych, merytorycznych odpowiedzi na zadane pytanie. Kluczą wokół tematu, ale nie odpowiadają konkretnie. Czyli mamy taką sytuację, że nie mamy w całości zabezpieczonych środków. Po otwarciu ofert może być taka sytuacja, że pan prezydent, załóżmy, bo już tak jakby rozmawiał o tym, że on będzie decydował o tym, co będzie po wyborach. Nie wiadomo, jak się potoczą wybory, nie wiadomo, kto wygra w pierwszej turze czy w drugiej turze wyborów, więc poczekajmy może do tych wyborów, kto będzie konkretnie decydował, ale boję się takiej sytuacji, że w przypadku prezydenta powie nam po otwarciu ofert po pierwszej turze wyborów, że no bardzo nam przykro, ale niestety wszystkie oferty przekraczają wysokość zabezpieczonych środków w budżecie i będziemy musieli albo powtórzyć przetarg, albo poszukać dodatkowych środków, ale teraz nie mamy źródła finansowania jeszcze. I boję się takiej konsekwencji, że szarżuje się w moim przekonaniu trochę opinią i głosami kibiców, a nie do końca się dotrzymuje słowa. To jest moja opinia. Panie Arturze, jaką ma pan opinię? Szanowni Państwo, ja tu nie zgodzę się z moją poprzedniczką, z panią radną. Uważam, że prezydent dotrzymuje słowa, bo wszelkie prace, które trwają przy budowie stadionu, trwają już od jakiegoś czasu i to, na co chciałem zwrócić uwagę. Najważniejszy przy tego rodzaju obiektach jest program funkcjonalno-użytkowy. Bo proszę zwrócić uwagę, po poprzednikach mamy taki piękny obiekt jak Orlen Arena, gdzie nie ma czwartej trybuny, gdzie w związku z tym niestety nie da się rozgrywać bardzo ważnych rozgrywek międzynarodowych. No tylko euro, a na tym stadionie... A euro można będzie na stadionie rozgrywać? Proszę Państwa, jeżeli budujemy za inwestycje za 100 milionów złotych, a może więcej, ja nie jestem wróżką, nie znam się na budowie stadionów, nie mogę określić, ile on będzie kosztował, ale te 100 milionów na pewno wystarcza nam na początek. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że... początek? Muszą być całkowite środki. Proszę zwrócić uwagę, że program budowy stadionu jest rozpisany na kilka lat. Ponadto również planujemy wykorzystać istniejące elementy dzisiejszego stadionu, na przykład murawę. To w znaczny sposób obniży koszty. Natomiast tak jak mówię, nie jestem ekspertem budowy stadionów. Rozumiem, że pani radna jest ekspertem i może więcej coś na ten temat powiedzieć. Ja wierzę prezydentowi, że na początek te 100 milionów wystarczy. Natomiast jeśli chodzi o źródła finansowania, proszę Państwa, gdybyśmy liczyli tylko na siebie, na pewno też byśmy zbudowali obwodnicę. Na początku, kiedy planowaliśmy obwodnicę, która w tej chwili jest praktycznie gotowa, też planowaliśmy budować ją wyłącznie z środków miejskich, naszych własnych, samorządowych. Natomiast dzięki panu marszałkowi i dzięki samorządowi województwa i środkom unijnym udało nam się sfinansować tę budowę z środków zewnętrznych. I ja widzę taką możliwość też przy finansowaniu stadionu. Otóż przypomnę, czas przed 10 lat, kiedy to poseł Nowakowski wychodził, można tak powiedzieć, postarał się z Ministerstwa Sportu 10 milionów złotych na Orlen Arenę. Nie widzę powodu, aby teraz nasi posłowie też nie przedstawili stosownych poprawek do budżetu państwa na lata następne, gdzie by znalazły się pieniądze na przykład na częściowe dofinansowanie budowy stadionu w Płocku. Uważam, że to jest rola naszych przedstawicieli w Sejmie, aby właśnie takie kroki podjąć. Dlatego my dajemy dobry krok. Pokazujemy, że chcemy, że bardzo chcemy, na miarę naszych możliwości. Jeśli się przyłączą sponsorzy, na przykład różne firmy z Płocka, większe, mniejsze, jak najbardziej jesteśmy otwarci. I wtedy stadion możemy wbudować na większą miarę. Natomiast w tym momencie najważniejsze jest to, że udało nam się dokończyć program funkcjonalno-użytkowy, który pokazywał pan prezydent na ostatniej sesji, który liczy ponad 500 stron i z którym każdy może się zapoznać, ewentualnie uwagi do niego zgłosić. Dziękuję. Panie Michale, no pan jako specjalista od budowy stadionu może nam powiedzieć coś więcej. Aspektów tej sprawy jest wiele. Może ja rozpocznę od takiego odniesienia się do tego, co mówiła pani przewodnicząca, czy jestem zadowolony z tempa tych prac. Oczywiście, że nie jestem. Ja wielokrotnie przypominałem o tym, że trzeba się brać za tą pracę koncepcyjną, za przygotowywanie PF-u już na komisjach, sesjach. Tak naprawdę od wielu lat o tym mówię. Tylko chciałbym jeszcze zaznaczyć, że to nie jest obietnica prezydenta Nowakowskiego, że ten stadion powstanie. Oczywiście też. Natomiast pierwsze dokumenty, które mówią o tym, że
taki stadion w Płocku jest potrzebny i że on będzie wybudowany, to tam w tych dokumentach jest wprost to mówione, podpisywało wiceprezydent Piotr Kubera w roku 2007. W związku z tym, jak widzimy, od 11 lat tak naprawdę te prace się toczą i nie jest to jakby tylko przedłuża się to w tym momencie. Prace koncepcyjne przy tak dużej budowie są czasochłonne i wszyscy sobie zdawaliśmy z tego sprawę. W międzyczasie zmieniły się też wymagania PZPN-u co do nowych obiektów budowanych w Polsce i też trzeba było to wszystko uwzględniać w dokumentach. Oczywiście i tak moim zdaniem jest to wszystko za późno, można było się za to brać wcześniej, gdyby prezydent Terebus był od początku odpowiednio nastawiony do tej inwestycji, to myślę, że już byśmy byli po przetargu. Natomiast też trzeba spojrzeć uczciwie na tą sprawę i nie wykorzystywać tej sprawy w taki sposób, tylko mówić jasno, że też to faktycznie jest czasochłonne i trudne przygotowanie takiej inwestycji. Myślę też, że wszystkie te wizyty studyjne, które urzędnicy ratuszowi odbywali w innych miastach, gdzie rozmawiali w innych miastach, jakie były problemy na etapie budowy, jakie wyzwania, uświadomiły też, że to nie będzie takie proste, też to pokazało, jakie były problemy w innych miastach i to też spowodowało wydłużenie tego czasu. Chciałbym się też odnieść do słowa, że kibice wymuszają. Ale to było w cudzysłowie. No tak, myślę, że nikt tu nie wymusza, tak naprawdę jest zgoda wszystkich radnych, żeby budować ten stadion. Co do zabezpieczenia środków jeszcze, to jest też taka swoista gra inwestora z potencjalnymi wykonawcami zawsze. Jeżeli byśmy mieli zabezpieczone w WPF-ie 200 milionów, to można było się spodziewać ofert od wykonawców dużo wyższych i to jest, raczej tak się generalnie teraz robi, tak, że zabezpieczenie się, mamy te 100 milionów w WPF-ie zabezpieczone. Jeżeli będziemy mieli oferty na powiedzmy 150, 140, 160 milionów, nie wiemy na tym etapie, to przecież to my, radni, będziemy podejmowali decyzję, a nie prezydent, czy ten, czy jakikolwiek inny, czy te środki w budżecie znajdziemy. Mam nadzieję, że taki będzie skład Rady Miasta w przyszłej kadencji, który znajdzie te środki. No i kolejna sprawa, że cały czas czekamy również na odpowiedź z PKN Orlen. Ja się dziwię, że czemu nie ma tej odpowiedzi, bo przecież jeżeli Orlen nie chce dołożyć tych środków do budowy stadionu, to wystarczyłoby o tym napisać. To jest pierwsza rzecz. I druga, przychylam się tu do wypowiedzi kolegi Artura, że liczę na, dzisiaj też to napisałem na swoim Facebooku, liczę tak naprawdę na aktywność płockich parlamentarzystów, wszystkich, ale oczywiście przede wszystkim partii rządzącej, że poszukają tych środków w budżecie państwa. Nieraz stadiony były dofinansowywane ze środków ministerialnych, więc myślę, że można złożyć taką interpelację, czy właśnie poprawkę do budżetu na rok przyszły i poszukać tych dodatkowych środków, które pozwoliłyby zrealizować tę długo oczekiwaną inwestycję. Ja tylko dodam, że gdyby była taka jakakolwiek możliwość pozyskania takich środków z regionalnego programu operacyjnego, czyli ze środków unijnych, to ja na pewno u marszałka w tym temacie byłbym praktycznie codziennie. Ja tylko adwocę, jeśli mogę, na chwilkę. Pan radny Kras powiedział, że pan poseł Nowakowski załatwił 10 milionów na Orlen Arenę. Nie powiedziałem, że załatwił, powiedziałem, że wychodził. Dobrze, wychodził. Tylko przypomnę tylko, że pan Nowakowski głosował przeciwko poprawkom w Sejmie, które były zgłaszane a propos budowy Orlen Areny i znalezienia właśnie środków w budżecie państwa na ten cel. To jest jedna kwestia. Jeśli chodzi o to, że ten stadion jest już na naszych ustach i w naszych głowach i w pomysłach od 11 lat już za prezydenta, wiceprezydenta Kubery, to przypomnę tylko, że to jest 8 lat pana Nowakowskiego i 3 lata pana Kubery. Zgadzamy więc się. Mamy zdecydowanie dłuższy okres i pan Nowakowski mógł dużo wcześniej podjąć jakiekolwiek działania, a dziwnym trafem robi to akurat po wyborach otwarcie ofert, a ale też ogłasza pamiętajmy, że Wisła tułała się po drugich ligach, panie przewodniczący. Ogłasza przetarg tuż przed wyborami i to też nie jest przypadek i zbieg okoliczności. Natomiast co do ofert, pan powiedział o tym, że nie musimy zabezpieczać takich środków po to, żeby właśnie przedsiębiorcy, którzy składają oferty, no, nie dawali wygórowanych cen. Przypomnę tylko, że od 2 albo bodajże 3 lat słyszę cały czas informacje ze strony prezydenta, że właśnie musimy rozstrzygnąć w drugi raz przetarg, ponieważ oferty złożone w pierwszym są dużo wyższe, bo jest to ten okres, kiedy te ceny są zawyżane. Więc jeśli w tym przypadku pan uważa, że te oferty będą niższe z tego powodu, że zabezpieczymy mniejsze środki w budżecie, to chyba trochę wprowadzamy mieszkańców w błąd. Bo nigdy nie ma takiej sytuacji, że mamy zabezpieczyć mniejsze środki w budżecie. Jeśli mamy PFU, wiemy doskonale, czego oczekujemy, no to chyba jakiś kosztorysant, osoba odpowiedzialna za wyliczenie kosztów tej inwestycji, ma wyliczenie i wie, ile potencjalnie może ta inwestycja kosztować. Oczywiście nie mamy wpływu na to, jak kształtują się ceny na rynku, ale według nie pamiętam dokładnie, ale to chyba w każdym bądź razie jest kosztorys, który określają sztywne ramy, ile kosztuje wykonanie poszczególnych prac na danej inwestycji i to powinno zostać wyliczone, czyli tak naprawdę z premedytacją urząd zaniżył te koszty, bo ich nie ma po prostu w tym... Ale... Nie, nie.
nie ma tych pieniędzy zabezpieczonych w budżecie, bo nie wierzę, że kosztorys opiewa na 100 milionów złotych. Ale to my jako radni będziemy decydować, czy te środki się znajdą w kolejnych budżetach, a nie żaden prezydent. Natomiast sytuacja jest taka, że jak otworzymy oferty, to nie mamy środków zabezpieczonych w budżecie. I wtedy jest dopiero pytanie do radnych, czy zmieniamy tak o kolejne 100 milionów złotych. I wtedy mamy sytuację, dlaczego ta rada nie zabezpiecza tych środków, tylko przyszła rada. Dlaczego pan prezydent chciał jeszcze starą radą załatwić wydzierżawienie na 30 lat Nadbrzeża Wiślanego prywatnemu przedsiębiorcy, a teraz nagle stara rada ma nie zabezpieczyć środków w budżecie na budowę stadionu, tylko oczekujemy na nową. Proszę zauważyć, że uchwała dotycząca dzierżawy nie przeszła, między innymi głosami mojego klubu. Ale tylko, żeby podsumowując, bo kończy już nam się część pierwsza. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź PKN-u, to ja tylko zaproponuję panu prezydentowi, żeby zachował trochę zdroworozsądkowe podejście do tematu, bo jeśli obwinia wszystkich pracowników za wprowadzenie i każe im przeprosić za wprowadzenie transportu substancji niebezpiecznych w granice miasta Płocka, to zastanawiam się, to czego oczekuje prezydent, jeśli cały czas bije w Orlen, a teraz uderzył we wszystkich pracowników, którzy są płocczanami. To jest 4000 mieszkańców Płocka. Tu się z panią zgodzę i to jest nieszczęście tego miasta, że tak powiem, państwa personalne pojanki, to nie są moje personalne wojenki. Wpływają na to, że na przykład PKN Orlen nie chce dołożyć do stadionu. Proszę nie traktować tego jako prywatnej wojenki. Mamy jeszcze drugą część, to może jeszcze na początku troszeczkę porozmawiamy, natomiast ja chciałabym jedynie powiedzieć, że nikt z państwa nie powiedział, czy my faktycznie znajdziemy te środki w budżecie. Dokładnie. Bo wiemy dobrze, że WPF to nie jest budżet kolejne miasta. Kolejne 100 milionów. Pan prezydent już obiecał 50 milionów na Filharmonię i wiemy dobrze, że w przyszłym roku zaczyna się spłata kredytów zaciągniętych w poprzedniej kadencji pana Nowakowskiego. Ale tu robimy kropeczkę i zapraszam na przerwę. Spotykamy się po wiadomościach lokalnych. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, spotykamy się po przerwie, dość ożywionej pod kątem dyskusji przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są Violetta Kulpa. Dzień dobry, witam. Artur Kras. Miło mi. I Michał Sosnowski. Witam. Obiecałam w czasie przerwy, że dam jeszcze minutkę na dokończenie poprzedniego tematu, który jak się okazuje jednak wzbudza duże zainteresowanie, więc bardzo proszę pani Violetto. Cały czas państwo szastacie największym przedsiębiorcom w Płocku, czyli firmą PKN Orlen. Firma PKN Orlen w tamtym roku dołożyła 230 milionów z podatków do budżetu. I to nie jest tylko tak, że za chwilkę usłyszę, no przecież musi płacić. Okej, tylko że to są pieniądze, które realnie są dawane do budżetu miasta i prezydent tymi pieniędzmi dysponuje. I teraz pytanie, czy Orlen ma jakiś wpływ na dysponowanie tych pieniędzy? Nie. Dysponentem tych środków jest właśnie prezydent. Pytanie tylko, jak nimi dysponuje. I nie starajmy się teraz obwiniać za wszystko albo wzbudzać winę w firmie, że powinna dać jeszcze na stadion, tylko postarajmy się pomyśleć, w jaki sposób zachowuje się włodarz miasta, który powinien łączyć, a nie dzielić, jeśli teraz występuje przeciwko wszystkim pracownikom płocczanom pracującym w Orlenie. Pan Michał. Myślę, że to wynika po pierwsze z rozmów z mieszkańcami, którzy od nas jako radnych oczekują, żebyśmy podnosili ten temat, że Orlen fajnie by było, gdyby dołożył. To nie jest tak oczywiście, że musi. Natomiast my z zazdrością patrzymy choćby na Lubin, gdzie KGHM, mimo że też dokłada duże środki z podatków do budżetu miasta, potrafi wyłożyć 120 milionów na nowy stadion Dialog Arena w Lubinie, stadion Zagłębia Lubin. A jaki tam jest dialog z samorządem? Ale pani radna, to jest oddzielny temat i my mamy tu bardzo podobne zdanie. Ja uważam, że trzeba to poprawić i akurat myślę, że z nami da się rozmawiać. To, że na pewnych płaszczyznach porozumienia nie ma, no niestety widzimy to w całej Polsce i nic z tym dziwnego. My chcemy łączyć i rozmawiać. Natomiast, jeszcze raz mówię, to wynika z zazdrości, może, że w Lubinie się dało, a u nas, no, mimo tego, że zakład jest bardziej uciążliwy dla mieszkańców niż KGHM w Lubinie, nie ma takiego finansowania. Ja chciałbym jeszcze tylko jedno zdanie dodać a propos tego błędu myślowego, moim zdaniem, który się ciągle pojawia, że kibice to jest taki jednorodny polityczny worek, który można przerzucać w zależności od tego, czy na przykład ogłosi się przetarg albo coś się obieca. To tak nie działa. Kibice to jest podobna mikrospołeczność jak wiele innych grup społecznych, podzielona politycznie. Każdy, tam są zwolennicy, zarówno pani przewodniczącej, pana prezydenta Nowakowskiego, bo być może prezydenta Tomasza Kominka, radnych bardzo wielu. Tam naprawdę to jest, nie jest jednorodna grupa i proszę skończyć z takim myśleniem, że oto prezydent kupi sobie głosy kibiców, bo ogłosi przetarg. Tak to nie działa. A ja chciałem życzyć naszemu największym pracodawcy w Płocku, Orlenowi, żeby wyniki miał jak najlepsze, aby miał jeszcze lepsze jak w zeszłym roku, kiedy to był rekordowy CIT do budżetu miasta. I proszę państwa, jeśli
moje życzenia się spełnią. Orlen będzie miał rekordowe dochody, to w tym momencie wystarczy pieniędzy w budżecie miasta na budowę stadionu. To rozumiem, że pan radny życzy wygrania kolejnych wyborów Prawie i Sprawiedliwości w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych. Ja życzę jak rozumiem, to te wyniki finansowe spółek właśnie zaczęły się od momentu, kiedy wreszcie rządy zostały objęte przez Prawo i Sprawiedliwość, bo tych wyników takich dobrych niestety nie było za rządów pana kolegów. Pani radna, nie zgodzę się z panią, bo kasus może pokazuje, jak różne były koleje losów Orlenu. Niech te dobre wyniki będą. Nam już zostało tylko 10 minut na kolejny temat, więc szybciutko przechodzimy. Drugi temat dotyczy zachęcenia młodych ludzi do pozostania lub osiedlenia się w Płocku. Jest to ogromny problem. Nie jest tajemnicą, że ludność Płocka po prostu starzeje się, a młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i już tutaj nie wracają. Nie widzą perspektyw dla siebie w zakresie pracy, być może również inne są tego powody. W tej kampanii wyborczej już kilka projektów, pomysłów na zapobieżenie tej sytuacji się pojawiło, więc może poproszę państwa o przedstawienie pomysłów państwa ugrupowań. Zacznijmy od pani Violety, bo już wiemy, że jeden ważny temat się pojawił. To znaczy tak, to ja już przedstawiałam te filary, o których rozmawialiśmy a propos młodych ludzi, bo jakby nie zachęcimy młodych ludzi do tego, że też wybudujemy tylko stadion, wybudujemy filharmonię. W tym mieście musi zacząć się toczyć życie. To miasto musi mieć perspektywę rozwoju. To nie może być miasto stagnacji, tylko i wyłącznie najmniejszych inwestycji, które realizujemy. One są ważne, tylko my musimy myśleć strategicznie pod kątem między innymi rozwoju naszego miasta w kontekście komunikacji, czyli myślę tu przede wszystkim o drogach połączenia naszego miasta z innymi miastami, czyli cały czas mowa o S10, cały czas mamy w perspektywie centralny port komunikacyjny w Baranowie, który daje nam również perspektywę rozwoju w zakresie dróg kolejowych i dróg szybkiego ruchu. Dwa, dworzec kolejowy, z którego nie ma tak naprawdę możliwości dojazdu do innych miast, dużych miast, których pociągami właśnie najczęściej jeżdżą młodzi ludzie. Nie ma możliwości pojechania do Gdańska, Warszawy, Łodzi, tylko do Sierpca i do Kutna. Więc jaka jest perspektywa nawet tego dworca kolejowego, który został wybudowany w poprzedniej kadencji, znów tuż przed wyborami samorządowymi, tylko że tak naprawdę nie mamy żadnej perspektywy lepszych połączeń kolejowych. I kolejny filar to jest oczywiście inwestor. Inwestor, który stworzy nowe miejsca pracy. Mamy owszem duże zakłady pracy w mieście Płocku, ale cały czas potrzebujemy nowych generowania różnorodnych miejsc pracy. I inwestor nie przyjdzie do nas, jeśli mamy tak fatalne połączenie zarówno kolejowe, jak i drogowe. I to jest drugi z tych filarów, natomiast trzecim, ten, który komunikowaliśmy dużo, dużo wcześniej, to jest bezpłatna komunikacja. I przyspiewcą tego pomysłu powiem tak, to nie jest tak, że my chcemy bezpłatną komunikację ściągnąć mieszkańców, młodych mieszkańców do Płocka. Nie. Te filary, te trzy elementy muszą ze sobą zgrać się jednocześnie, a to jest możliwe i również program Mosty Plus, który doszedł. Również pan prezydent totalnie nie rozumie pomysłu wybudowania mostu. Nigdy nie było zamysłu budowania mostu w granicach miasta Płocka, tylko tuż za miastem, w gminie Stara Biała. I dlatego dziwię się, że prezydent do tej pory przez 8 lat nigdy nie rozmawiał w tym temacie również z wójtem gminy Stara Biała. To są elementy, które możemy połączyć dzięki współdziałaniu z rządem Prawa i Sprawiedliwości, bo to są programy, które uruchamia rząd. I jestem przekonana, że to jestem w stanie zrobić, zrealizować i nie obiecuję pustych słów, nie rzucam na wiatr. To są konkretne plany, konkretne rzeczy, które możemy wspólnie zrealizować. Mhm. Panie Arturze? Proszę państwa, bardzo dziękuję pani radnej za podkreślenie właśnie tych warunków koniecznych, aby młodzież zostawała w Płocku. I ja przypominam sobie taką konferencję prasową w 2015 roku, jesienią, przed ratuszem naszego miasta. Stali w komplecie dzisiejsi parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości i obiecywali, że kiedy wybierzemy ich do Sejmu, Płock będzie natychmiast połączony S10 z Warszawą. Minęły 3 lata, w tym temacie nic się nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o nasze działania, to my w ramach możliwości, które ma miasto, robimy wszystko, aby młodzi ludzie zostawali w Płocku. Po pierwsze, nasz program Mieszkanie na Start, który wyprzedził wszystkie programy rządowe i który realnie jest dostępny dla naszych młodych mieszkańców, który umożliwia rozpoczęcie życia zawodowego w Płocku, który wreszcie stwarza perspektywy właśnie dla młodych ludzi, których nie stać na budowę, wynajęcie mieszkania na start.
Kolejna sprawa, co do której też nasze miasto, myślę, że tutaj mamy wielkie zasługi. Najwięcej na Mazowszu wspieramy wyższe uczelnie, które są w naszym mieście. Żadne inne miasto nie przekazuje tyle szkołom wyższym, które znajdują się na naszym terenie. I wreszcie trzeci element to stwarzanie dobrej przestrzeni do życia, bo proszę Państwa, żaden młody człowiek nie przyjdzie mieszkać, nie wróci do miasta, gdzie nie ma ścieżek rowerowych, nie ma placów zabaw dla dzieci, nie ma parków, nie ma infrastruktury niezbędnej do dobrego, normalnego, komfortowego życia. I my właśnie w ramach naszej możliwości samorządu staramy się to poprawić jak tylko można. Konsekwentnie od 8 lat budujemy to, co powiedziałem przed chwilą, nowe place zabaw, nowe parki, nowe tereny zielone. Wreszcie trzecia sprawa, budowa trzeciego mostu. Proszę Państwa, budowa trzeciego mostu to jest zadanie, którym powinna się zająć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo niestety miejsce, gdzie by ten most miał powstać, leży poza zasięgiem działania naszej gminy miasta Płock. Natomiast gmina Biała Stara wątpię, żeby ze swoich środków wysupała takie pieniądze, żeby nawet na koncepcję mogła przeznaczyć tego mostu. Także to jest adresatem tego postulatu, myślę, że są władze centralne. I no niestety program Mosty Plus, który został ostatnio ogłoszony, no nie trafia akurat w ten element, bo program Mosty Plus jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla gmin, które mają ze sobą skomunikowanie drogami lokalnymi, a tutaj chodzi o komunikację z drogą krajową. Panie Michale. Państwo dużo mówicie o tak naprawdę zadaniach nie naszych, nie samorządu, o programach przygotowywanych przez rząd i tak dalej. Ja myślę, że my musimy się skupić na tym, co my możemy zrobić. I oczywiście, jeżeli chodzi o powroty czy zostawanie młodych ludzi w mieście, jest kilka tych filarów. Przede wszystkim jest to praca, dobra praca z dobrą płacą. I tu my jako samorząd co możemy robić? Możemy robić takie ukłony w stronę małych, średnich przedsiębiorstw, jak na przykład długo oczekiwany i już wykonany remont ulic Przemysłowa Kostrogaj. Możemy tworzyć nowe tereny inwestycyjne, co też się dzieje przy okazji budowy obwodnicy, bo przypomnę, że pozyskanie nawet środków unijnych było możliwe dzięki temu, że przy okazji budowy tej drogi uruchomiliśmy nowe tereny inwestycyjne. Mamy przykład CNH, które oddało część swojego, które przejęło część terenu po lotnisku od aeroklubu, też pod tereny inwestycyjne, żeby rozwijać dalej swoją fabrykę. Więc te rzeczy w samorządzie się dzieją i mam nadzieję, że będą się dalej działy. To jest pierwsza rzecz. Druga, mieszkanie, o tym już mówił kolega Artur, mieszkanie na start. Myślę, że nasz autorski program właśnie, który wyprzedził programy rządowe, sprawdza się już kolejne, teraz kilkadziesiąt osób odebrało klucze do mieszkań. To jest realizowane i to są namacalne już jasne rzeczy, które się dzieją, a nie jakieś tam pisane palcem na wodzie programy. Kolejna rzecz to jest opieka nad dziećmi dla tych młodych ludzi, czyli żłobki i przedszkola. Jeżeli chodzi o przedszkola, mamy zapewnione miejsca praktycznie dla wszystkich chętnych. Jeżeli chodzi o żłobki, musimy budować kolejne. My o tym w swoim programie też mówimy. Ale oprócz opieki nad dzieciakami tych młodych ludzi, jeszcze teraz pojawia się taki nowy problem, może nie problem, ale opieki nad ich rodzicami. Stąd proponujemy budowę kolejnych domów seniora, czy centrum aktywizacji seniora z całodzienną opieką, tak żeby też oprócz opieki nad najmłodszymi płotrzanami była też opieka nad tymi najstarszymi, których wiadomo jest coraz więcej. I kolejna rzecz to jest życie kulturalne i sport. Myślę, że my musimy w tym mieście napływowym, jakim jest Płock, gdzie nie ma takich związków historycznych, tradycyjnych, rodzinnych nawet często z miastem, chociaż już w tych pokoleniach się zaczyna, budować ten lokalny patriotyzm. I właśnie budujmy go poprzez sport, poprzez aktywizowanie, integrowanie tej społeczności, żeby chciało im się później tu wracać, bo tu będą mieli swoich znajomych, przyjaciół, partnerów i tak dalej. I na koniec może tak pół żartem, pół serio, proponuję po prostu też wybierać do różnych ciał decyzyjnych młode osoby. A ja tylko skomentuję to w ten sposób, że jeśli Państwo uważacie, że samorząd nie powinien zadbać o to, żeby mieć kontynuację w tych działaniach rządowych, które są, no to jesteście Państwo w błędzie. Ponieważ te programy, które proponuje rząd, właśnie są adresowane do samorządów. Między innymi budowa zakładów opieki leczniczej właśnie dla osób starszych jest w programie rządu Prawa i Sprawiedliwości. I ja chcę zaproponować właśnie to. Znaczy chętnie skorzystam, tylko szkoda, że właśnie tego nie było wcześniej uruchamianego. Dlaczego też Państwo tego nie wprowadzaliście w życie? To są ważne problemy, które powinny
powinny być realizowane również spokojnie, panie radny. Z programów rządowych, panie radny. Ale choćby na przykład z BGK-u bardzo często miasto. Dla mnie jest bardzo ważne, ale to jest pożyczka. Ale to jest pożyczka. Natomiast dla mnie jest najważniejsze to, żeby te programy, o których wspominałam, realizować wspólnie z rządem, bo tam są pieniądze, tam są środki i chcemy je scedować właśnie na miasto Płock po to, żeby to miasto się rozwijało. Jeżeli będziemy mieli odpowiedzialność za miasto, będziemy chętnie współpracować. Dlaczego nie korzystamy właśnie z Mieszkania Plus, które proponuje rząd? Tam możemy uzyskać mieszkanie na własność. Młody człowiek może stać się właścicielem tego mieszkania po preferencyjnych warunkach. 2000 za metr kwadratowy. To są konkretne oferty, które możemy skierować do młodych ludzi. Miejmy nadzieję, że przyszłe władze Płocka skorzystają ze wszystkich pomysłów państwa. Ja dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, moimi gośćmi była pani Wioletta Kulpa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kras. Bardzo dziękuję państwu. I pan Michał Sosnowski. Dziękuję. A my spotykamy się już za tydzień. Przekrój tygodnia.